witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Wzdziechów, Polska Wieś. Z tej strony Lenuś i zapraszam na dzisiejszy odcinek. To już będzie odcinek czwarty. Co w dzisiejszym odcinku? No, moim zdaniem to są rekordowe wywozy pomidorów u mnie w ogóle z farminga. Bo tyle pomidora, co tutaj mam załadowane, to żebym jeszcze nie ładował. Aż musiałem wynająć sobie tutaj przyczepę. Dobra, wsiądźmy do środka. Od palmy mamy aż 19 tysięcy litrów. Liczmy, że to jest w kilogramach, czy to tych litrach. Nieważne, tam palety w kilogramach, tutaj. Dobra, nieważne, jak jest, tak jest. Dobra, miodu też trochę mamy, wywieziemy. Miodu, gdzie my pojedziemy? Zaraz, sprawdźmy te ceny. Gdzie my mieliśmy z tym pomidorkami jechać? To jest to. Teraz do restauracji mamy jechać. Oznacz miejsce, gdzie to będzie. Na mapie w ogóle, bo nie wiem. Aż tutaj. No to kawałek drogi trochę mamy. I w co dzisiejszym odcinku jeszcze będzie? No na pewno orka będzie. Aby bezpiecznie dojechać. Zapalił się to tak. Aby bezpiecznie dojechać, jednak mam tak załadowaną tą platformę, że jak w życiu. Tu aby się zmieścić, aby nigdzie nie przewrócić się, bo będzie śmiech na odcinku. O, tu będzie ostry zakręt. Będziemy musieli się ładnie złożyć. Coś te tekstury teraz jesienne zaczęły mi fiksować tutaj, jak widzicie. Jak tu się złożyć? Delikatnie, delikatnie, delikatnie. Nie chcę wywalić tutaj, wiecie, tego transportu. To był śmiech na sali. Widzicie, jak lusterko, jak mi szaleją tekstury, no szaleją kompletnie, coś im odwaliło na dekiel teraz w tych teksturach. Tak FPS-y lecą w dół, że ja pierniczę. Nie wiem, od czego to się stało, nie mam bladego pojęcia, może właśnie coś z tymi teksturami się bugują, tu będziemy to orać, trochę posty wyrosły, ale to przeoramy. O, nie powiedział, że mamy listopad. Dobra, wyłączę te FPS-y, bo będą mnie... No i zwolni, 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 ale żebym się rozpędził. Zaraz się dziś wywalimy i tyle będzie z tego transportu. Ciekawe, ile nam się uda zarobić za te pomidorki. Ale powiem wam, że pierwszy raz tak musiałem się namęczyć, żeby to załadować. Aż trzy poziomy prawie. Ja cię nie mogę. No, mówię, później muszę oddać tą naczepę, tam wypożyczyłem od znajomego. Że miał taką dużą do wypożyczenia, to chociaż jeden plus był. Tak to ja nie wiem, czy bym miał to przewieźć, no by było ciężko mi to przewieźć w ogóle. Tu się uspokoiły trochę PS-y? Nic nie uspokoiły się. Kiszonka się zrobiła, jeszcze kiszonka do sprzedaży tutaj u nas na firmie. Pomęczymy się później trochę z Zetorkiem Orką. Ale to już nie będę tym ciężarówką wracał, czary mary zrobię i się przeniosę do Zetora. Bo nie będziemy się bawić, tutaj dziś będziemy musieli skręcać. Hamuj, hamuj, hamuj. Dobra, tutaj będzie wjazd do tej restauracji. Nie wiem. No tu już żeby trochę weszło na to. Zobaczymy, czy będzie chciało to się sprzedawać. Ile tutaj wezmę tego? O, ładna kaska leci. I o, i później jeszcze odbierzemy auto pod sklepem, bo zamówiłem, tam mi przywieźli auto. To może ten auto, jeszcze podejdziemy autem, bo mi przywieźli auto, które zamówiłem. No powiem, że fajnie, fajnie. Wow. Ładnie żeśmy wyciągnęli na tym pomidorku. Tyle wam powiem. Tyle wam powiem. Dobra, to może wrócimy tym autem, to zejdziemy dobrze. Tutaj, które postawimy, żeby nie podnieść przeszkody, jak mi to zabiorę. Oddam później komu trzeba. Dobra. Może tepnijmy się tutaj do tego naszego nowego autka. Zobaczcie. O, pięknie ładne. Zajebisty. Mi się podoba.
Nie wiem jak wam. No trochę może szaleństwo to metalik taki. Ach. Uj, ile kamer. O, już żem już przewalił, a to jest z prawej strony kierownica, będzie trzeba się przyzwyczaić. Ale mi się podoba to, to zajebiste jest. Akurat sam raz na moje gospodarstwo, jak potrzebny iść podjechać łódź. Ale fruje! Hamuj, 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 hamuj! Dobra, udało się wyhamować. No, widzi tam migają tekstury? Jak powalone. No mi się podoba ta autko, nie wiem jak wam, dajcie znać w komentarzach. Chyba tutaj sobie zajedziemy, później go odbiorę sobie później w skarczorkę. Dobrze, fajne. Fajne autko takie właśnie na polską wieś tutaj. Do lasku przejechać, bo jakieś tutaj tekstury nie z tej ziemi widać, ale to nieważne. Nie, to później może ten kolor zmienimy, jak wam się będzie podobał. Dobra, przechodzimy do dalszej części odcinka. Trochę chwastu tu wyrosło, to wiadomo. No. Ta, no tekstura tak dziwnie się układa, ale już mówię, w dupie, no nic wam nie poradzę na to. Musi być tak jak jest. Szkoda, że tego zatora w środku nie słychać. Jest tak wyciszony, że go w środku nie słychać. Tak wam obiecałem, że trochę pooram, trochę pooram. Orki się trochę zrobi. Więc moim zdaniem udany interes, bo sprzedaliśmy dużo towaru, którego przewijałem, no bądźmy szczerzy, przewijałem od początku, kiedy my zaczęliśmy, od sierpnia chyba zaczęliśmy grać, tak? No to od tej pory jak ustawiłem, to szklarnia dała, to czyli można powiedzieć, że mi się szklarnia zwróciła, nawet na związku, mogę tak powiedzieć, tak to muszę zobaczyć, ile ona mnie kosztowała. Przepływ nasiona, nawóz, no to wiadomo, tam swoją też cenę ma. Ale moim zdaniem, że prawie mi się zwróciła ta szklarnia. Ten cały interes. No i powiem wam, że chyba jeszcze w przyszłości drugą się postawi, albo tam przeniosę, tam zostawię i przeniosę tam na pustym placu, co mam tam z tyłu. A musimy jeszcze, podjedziemy tam którego dnia, musimy jeden teren ogrodzić, który do mnie należy. Tam jakaś fabryka powstanie w przyszłości, ale nie wiem jaka, ale tam trzeba ogrodzić. Może tam zaczniemy budować jaką fabrykę, ale nie wiem, no nie wiem. Co, mam teren, który do mnie należy i to nie jest polem, a nie chcę ci go na pole przerabiać. Więc no na razie nie wiem co z tym mamy zrobić. Postawimy może tam co do wapna, postawimy jakąś puszarkę czy co innego. Taki trochę Polska wiesz z biznesem, no jak zawsze na polskiej wsi musi być biznesem, same rolnictwo też nie pociągnie. Biznes dodatkowy, więcej żeby się rozrastać. Nie samym rolnictwem będzie człowiek żył tutaj. No, tak jak szklania, no to to są warzywa, no to czyli rolnictwo jest praktycznie, ale takie dodatkowe właścicielem jakichś fabryk, no to też można być, czemu by nie. Na gospodarstwie będziesz miał ludzi, którzy będą robić i tyle. No. Tak w teorii powinno być, no biznes to biznes, z czego jeszcze żyć. Może właśnie tak się zastanawiam, czy też nie iść o wołowieczki, żeby nie postawić. Żeby nie produkować wełny i ubraniami się zająć. Taki przemysł, łańcuch przemysłowy, bo no wiecie, no, ten farming daje dużo łańcuchów produkcyjnych, więc no, bym chciał to wykorzystywać na każdej serii, bo jak widzicie, jak na razie, no, słonecznik sobie dał, jak na, od złotówki do miliona, to jak na razie, no, no nie udało mi się tam jakiego biznesu rozkręcić dobrego, fabryki jakieś odpalić.
A tam 30 odcinek dopiero jest. No tam tylko co odpalone były trochę świnie przez czas, które chciałem też tutaj na tej serii trzymać, ale doszłem do wniosku, że chyba tu będziemy masło produkować też, wiecie. Mam kilka pomysłów, które by można było ten łańcuch produkcyjny wrzucić tutaj w tą polską wieś. I tak czy tam ma się masełko można produkować, zawsze rolnik masełko produkuje, wiecie, własnego wytworu nie jest. No jest. Więc moim zdaniem to by było w sam raz, no. No i też mnie bardzo interesuje ten cukier. Cukier też by mi się przydał, też bo cukier też bym chciał tutaj, no bo jednak no buraki hoduję, sprzedaję do cukrowni. No to jakbyś miał takie dodatkowe zajęcie, by był właścicielem cukrowni, no to... Ale to trzeba mieć dużo buraków. Więc no, no jest dużo tych łańcuchów produkcyjnych, ale nie wiesz jakie dokładnie wybrać, żeby to było git. No tak wam powiem. O, tu kamienie by się przydało też pozbierać. Może na wiosnę tu przyjedziemy, pozbieramy tych kamieni. A bo no nie, no, czym ja będę ciągnął tą maszynę? Sąsiad przyjedzie. Dużym ciągnikiem zaczepi maszynę, wypożyczy się maszynę, on ogarnie, przyjedzie. Pozbiera te kamienie, my tylko przyczepy ustawimy i tylko tyle. No. Dobra, no chyba was już nie będę zanudzał więcej tą orką i tymi skaczączymi obrazami, te tekstury takie dziwne się dzieją, nie wiem co się wydarzyło. Nie powiem wam, zobaczymy jak na wiosnę i tak samo będzie się działo. No, czy coś się porąbało. Albo liście nie po prostu chcą zniknąć, a nie mogą. Coś tam nie widać. Ale tak, no to czyli trochę pomidorów tam będziemy mieli też transportować przez zimę, bo nie będę na pewno trzymał teraz, jak teraz, taki transport, no bo to by przesada jest taki transport sporawy. Dobra, wiecie co, ja tutaj sobie pracownika puszczę, niech sobie jedzie, ja sobie autem zajadę do domu na jaką ciepłą herbatkę. Wypijemy się, tutaj już będzie na zimę orka zrobiona. Zobaczymy zimę. Zimę chyba wam nie będę nagrywał, bo nie będzie sensu nagrywać moim zdaniem. Nic ciekawego nie będzie, no może tylko, że znowu będzie wywóz pomidora, ale tutaj w kółko wywóz pomidora to też tak nie fajnie. No w środku to auto no nie jest jakieś za bogate, ale mi się podoba po prostu. Jest takie terenowe, na takie rzeczy po polu pojeździć. O. Z hakiem jest akurat, mam taką przyczepkę też do niego. To akurat idealnie na pole się nada. Tak moim zdaniem jest, że tu się zmieścił. Szkoda, że z prawej strony, ale teraz już żadnego znaczenia nie ma kierownicy, bo są, ojej, jest dopuszczone. No, w tych lusterkach na pewno coś widzę. Są dopuszczone w ruchu w Polsce, tak samo są dopuszczone tutaj z prawej strony, można sobie legalnie za ten bez problemów zarejestrować, więc to też nam nie będzie raczej przeszkadzało. O, tu jest ta przyczepka taka, mieścimy się. Dobra. Kamera cofania mi się podoba. Ach, jest moc. O, ładnie jeszcze ten, zajebiście. To mi się podoba. No, idealnie przyczepka pasuje do tego autka. Idealnie podoba mi się. Tu by trochę porządku trzeba było porobić w końcu. Ach, ale ma kopa, chałupę sobie rozwaliłem. Dobra, bo tu zaraz będzie jeden wielki... Przetestujmy tą kamerę cofania. Fajna ta kamera cofania jest. No, fajna. Ech, tam oświetlenie... Wow, ładnie to oświetlenie daje. Idealnie, żeby po lesie pojeździć. Dobra, no cóż, pobawiliśmy się nowym nabytkiem. Jeszcze wam coś pokażę, który zdobyłem za 10 tysięcy, taki mały nabytek tutaj. Porszaka kupiłem sobie. Z platformą, to może będziemy może czym przewozić pomidory. To będzie trzeba trochę porządek zrobić.
Ciągniki poumywać, a tu ciągnik nie wstawiłem. Tego chyba przemalujemy na ursusa normalnie, tylko muszę wziąć klucze. Tak wam powiem, że dziwnie, jakby tu światła się świeciły. No widzicie to? Czary jakieś. A z tymi burakami to na pewno zaczniemy w następnym sezonie. Tam pole mam na te buraki przygotowane. Ja wiem, że nie można. A ja nie chcę siedzieć. Co tam? O Jezu, co tu mi się stanęło? Oj, 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 oj. No i dobra, żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa! Muć malina.